poznaj Kasię. Są rzeczy, których Kasia nie lubi, ale wie, że musi je zrobić. Kasia dba o swój wygląd. Myśli też o swoim zdrowiu. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania cytologiczne. W Sądzie Rejonowym w Otwocku odbyła się kolejna rozprawa urzędników. W czasie 3 godzin sąd zdołał przesłuchać pozostałych 2 z 11 oskarżonych, Magdalenę I, byłego wiceprezydenta Jana Eś oraz świadków. Oskarżona Magdalena I w swoich zeznaniach nie przyznała się do winy. Mówi też, że nigdy wcześniej nie przygotowywała wypisów i wyrysów. Pierwszy raz dokonywała tej czynności pracując w Urzędzie Miasta Otwocka, stąd nie miała doświadczenia w pracy i zdarzały się jej błędy. Oskarżony Jan Eś w swoich zeznaniach o dziwo bronił urzędników, oskarżał wykonawcę planów zagospodarowania przestrzennego. Mówił także o tym, że w jego ocenie błędy w wypisach i wyrysach były niecelowe i wynikały z bałaganu w materiałach. Co ciekawe, ta sama osoba wcześniej zeznawała o tym, że została wmanewrowana w układ, który wydawał decyzje prawdopodobnie w celach korzyści majątkowych. Bardzo dużo mówią zeznania świadków, byłych właścicieli działek leśnych na terenach Wólki Mlądzkiej. Podejdzie do barierki, będzie pani przesłuchana w barierce świadków. Ja sprzedawałem tę działkę jako rolną. Oni w tym czasie, jak wynika, załatwili, że będzie to działka budowlana. Sprzedaliśmy działkę państwu szaniawskim. Nic nie mogliśmy zrobić, bo było mówione, że to działka leśna, krajobrazowa, park. Z tego co wiem, na pewno teren nie był pod zabudowę. Ci państwo kupujący nie chcieli dać większej ceny, mówili, że to tylko park leśny bez prawa zabudowy. Mówili, że muszą to przekształcić i z tego tytułu poniosą koszty. Państwo szaniawscy nie mówili, jak chcą przekształcić tą działkę. Potem byliśmy zaskoczeni, że tak szybko załatwili budowę. Pamiętam, że ta pani mówiła, że jak kupi ponad hektar, to będzie mogła przekształcić działkę na budowlaną, żeby postawić tam sobie jakiś budynek. Czy w Urzędzie Miasta w Otwocku panuje bądź panował układ, który pozwalał na wydawanie wypisów i wyrysów niezgodnych ze stanem faktycznym, które w efekcie przynosiły 10-krotny zysk na wartości działek? Ile jeszcze tego typu spraw czekających po kilka lat na ujawnienie może kryć się w otwockim urzędzie? Zastanawiający jest fakt, dlaczego prezydent Zbigniew Szczepaniak pozostawił na wysokim stanowisku naczelnika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta Annę G. pomimo 38 zarzutów prokuratorskich związanych z pełnieniem funkcji naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego.